Cześć, witam wszystkich gorąco. W te święta postanowiłem nagrać wam specjalny odcinek, ale zanim to wszystko, to musimy jeszcze się ubrać, bo jak widzicie tutaj będziemy dzisiaj skakać. Jest to Deluxe Ski Jumping, gra legenda, gra, która gościła na praktycznie każdej informatyce, przynajmniej osób, które są w moim wieku. Wtedy to też właśnie na informatykach, czy też w bibliotece na długiej przerwie graliśmy z kumplami w tak zwanego małysza. No i gra na dzień dzisiejszy oczywiście jest trudna do uruchomienia. Co prawda ona jest darmowa już po tych wszystkich latach do ściągnięcia, natomiast trudno ją uruchomić na normalnym komputerze z dzisiejszym systemem. Dlatego korzystamy z dodatkowych programów jak DOSBox. Ale da się to zrobić, to jest bardzo prosta sprawa. Słuchajcie, przede wszystkim zagrajmy sobie dzisiaj, zagrajmy sobie właśnie tutaj może jakiś trening. No, mamy pełną wersję, bo mamy jakiś taki 10-letni klucz wpisany, gdzie ta gra była później udostępniana w gazetach za darmo. Natomiast wiadomo, że największym wyzwaniem zawsze było skakanie na przykład na największych skoczniach. Białoruś, Australia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj mamy stare skocznie, możemy zagrać Puchar Świata, ale zacznijmy od treningu. Zacznijmy trening i zaskoczymy sobie w Polsce. Tradycyjnie trzeba było oczekiwać tutaj na wiatr. Niestety ten nie jest korzystny. Jeszcze wtedy pamiętam, były z kulką te myszki, to nie było takie łatwe. I trzeba było odpowiednio skoczyć. Tam były techniki, bo jeden kumpel na przykład powiedział, że trzeba dwa przyciski nacisnąć naraz, a jak będziesz lądował, żeby był telemark, to trzeba lewy przycisk. Ale pamiętaj, że trzeba dwa nacisnąć, a nie jeden. I były taktyki, że na przykład trzeba szybko ruszyć tą kulką, tą myszką. O, Anglia 50. Dobra, skoczymy, uwaga. No i oczywiście co kumpel, to jakaś taktyka. Nie było to też łatwe, bo tak jak w skokach narciarskich, w tej grze oczywiście mamy do czynienia z czymś takim jak RNG, czyli losowością ze względu na wiatr, czy będzie w plecy, czy pod narty. I do dzisiaj nie wiem tak naprawdę, czy ten wiatr w ogóle miał jakiekolwiek znaczenie w tej grze. Zagrajmy sobie jakiś Puchar Świata. Możemy sobie ustawić uczestników, to też było fajne. I jak na przykład graliśmy, mogliśmy tutaj sobie poustawiać, ilu chcę grać. Na przykład mogę sobie uczestnika pierwszego zrobić, nie? Czyli na przykład jak jesteśmy Adamem Małyszem, to zrobimy sobie jeszcze na przykład Sven, Hanna, kurczę, nie wiem, nawet Hanna Wald, czy Hanna Wald? Kurczę, jak to się pisało? Hanna Wald? Wolę Martina napisać. Martin Schmidt. Jakoś tak! Nie pamiętam, to jest stara sprawa. I Martin Schmidt oczywiście miał kolory jakieś tam fioletowe. Milka go sponsorowała, to niech takie ma. Umiejętności super. Dobra, zrobimy sobie jeszcze tak. Robert Mateja, jeszcze pamiętajcie. Robert Mateja, który oczywiście był, powiedzmy, pośmiewiskiem wśród jakichś takich kibiców, losowo najsłabszy. Gdzieś tam, moi drodzy, się też pojawił na przykład Noriaki Kasai, który był tam, można powiedzieć, średni, dobry, może być. Gdzieś tam jeszcze zrobimy na przykład Mati Hautamäki też był, tak? Mati Hautamäki. No, wiem, że oczywiście błędy mogę tutaj popełniać w pisowni, który gdzieś tam będzie dobry. No i oczywiście tutaj możemy wpisać mnóstwo innych uczestników, którzy kiedyś skakali. Na przykład Jakub Janda, też pamiętam. To był Czech, z tego co kojarzę. Jakub Janda był. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj już nie będziemy wpisywać. Dobra, zróbmy sobie jakieś takie pierwsze skoki. Także rozpoczęcie pucharu. I moi drodzy, Adam Małysz. Dobrze, Adam Małysz skacze. A, jeszcze nie zaznaczyłem tamtych. Czekajcie, anuluj puchar. Puchar Świata, ustaw uczestników. No właśnie, to ja muszę ich tutaj wpisać. Cyk. I uwaga, rozpoczęcie. Jeszcze oglądanie skoków przeciwników. Nie będziemy oglądać skoków przeciwników. No i dobra, lecimy. Adam Małysz, moi drodzy. Na żółto, cały na żółto i bardzo dobry wiatr w tym momencie. Zobaczymy, czy wyjdzie z progu idealnie. No troszkę przedwcześnie, jak wiemy, Adam Małysz miał z tym problemy czasami, ale w locie też z nim zawsze targały te różnego rodzaju. Miał problemy związane z utrzymaniem tej równowagi i zawsze jakoś tak Adam Małysz miał, że latały mu te narty lewa, prawa, ten styl w powietrzu zawsze był troszkę dziwny, ale może teraz się uda.
O, dobry wiatr. Ciągniemy, ciągniemy. No nie, no to tak nie może być, no. Adam Małysz, ostatni, 40 punktów. Dobra, zobaczymy następne. Oj, ale teraz przyciśnie nas wiatr do dołu. Oj, ale nas przyciśnie. No nie wytrzymam. Co to ma być? Strasznie głośne były te dźwięki zawsze. Jeszcze raz spróbujemy. Dawaj, dawaj. O, teraz. Nie, no. Rekord skoczni, ale patrzcie, jak słabo nam poszło. Ja w ogóle nie wiem, jak to kiedyś się skakało, bo... Muszę wam powiedzieć, że czasami uważaliśmy, że nasi koledzy nas oszukują, osiągając tak dobre rezultaty właśnie w tych skokach. 87,5 metra. Nie ma najgorzej. Natomiast Martin Schmidt, jak widzimy tutaj, zdecydowanie... Oj, mocny wiatr pod narty. Skaczymy. 3, 2, 1, siup! Dobra, i nie... Ciś. Dobrze. 101 metrów. Co prawda nowy rekord skoczni, ale to nie wystarczyło, żeby wygrać. 145 metrów oni skoczyli. Co to ma być? Skaczymy jako pierwsi. Dobra. Uwaga. I... O, teraz się uda. Wyciągnąłem ile mogłem, 123 metry, ale nie był to najlepszy skok. Jeszcze raz, 3, 2, 1, cyk. Jak widzicie, ja tutaj zrobiłem z tej gry full screen, ale muszę powiedzieć, że naprawdę nie jest łatwo cokolwiek z tą grą tutaj ustawiać. Gra na nowych komputerach ma wiele problemów, spotykamy się z wieloma problemami. Na przykład jednym z problemów jest to, że przy uruchomieniu na nowych procesorach gra po prostu chodzi albo za szybko, albo za wolno. To znaczy ona była przystosowana kiedyś do taktowania starych procesorów. Teraz jak te procesory są wiele, wiele razy szybsze i lepsze niż te, na których to było robione, musimy sobie ograniczyć nasz procesor, bo niestety one nie radzą sobie z tym. I na przykład mamy sytuację, w której mamy 500 FPS-ów, tak? I nasza postać po prostu skacze bum bum. Nie ma, nic się nie dzieje, nic nie widać praktycznie, to się wszystko dzieje w mgnieniu oka. Rekordy skoczni, tutaj, moi drodzy, ustawienia dźwięku, co tutaj można było, głośność, można było sobie ustawić, na przykład, no, zrobimy sobie na 50%, prawda, też dźwięku, no i coś tam słychać, git. Dobra, można zablokować DSJ-a, to pewnie nauczyciele chcieli robić. Puchar drużynowy też można było zrobić sobie, ustawić drużynę, no albo na treningu, dobra. I zawsze się brało tak, największą skocznię, teraz zobaczymy, która była, Australia 240 i chyba tutaj to była największa, nie, Słowenia 250, już chyba nie było, mamucia. Dobra, spróbujmy, 250 w Słowenii, czy nam się to uda? 3, 2, 1... Ale żem wyskoczył, co za wstyd! Nie, no co jest? Nie. Dobra, jeszcze raz Słowenii, dawaj. A jeszcze, ja pamiętam, jak niektórzy kumple robili coś takiego. I tutaj skakali. I wtedy mieliśmy bekę z nich, bo im się tak ręce na przykład trzęsły, że po prostu palcem naciskali przez przypadek. Uwaga. 3, 2, 1. No nie, no znowu źle. Ale notę dostałem. Nie, no musi dobrze wyjść. Wiatr jest słaby, ale lecimy. 250. 3, 2, 1. Let's go. Uwaga, uwaga. No znowu źle, no. Dajcie jeszcze raz. Skupmy się. Bo po prostu im dłuższa ta skocznia, tym trudniej było znaleźć ten moment, w którym się wybijemy. Dobra. No ale 116 metrów na takiej skoczni to jest wstyd. Uwaga, wyskoczymy szybciej. To jest niemożliwe. Jak tutaj się skakało? Dobra, teraz jeszcze mamy pod narty. Lecimy. O, teraz już się wybiłem dobrze. Ciągnij, ciągnij. Dobra, 151 metrów. Co prawda, nie jest to najlepszy wynik. Nie jest to najlepszy wynik, jaki sobie mogłem wymarzyć, ale... Okej. Co mogę powiedzieć? Można grać z kumplami.
w tą grę. Można usiąść na jednym komputerze, sobie oczywiście pograć, poustawiać sobie tutaj puchar świata i na przykład można sobie ustawić uczestników. Można było przede wszystkim z kumplami, na przykład był kolega, nazwijmy go Maciek, jakoś tam błąd popełniłem, ale nie ma, na przykład drugi był jakiś tam Adam, prawda? Każdy mógł się odróżniać tutaj kolorami, mógł sobie tu robić wszystko, proszę bardzo, pełna modyfikacja. Tu jeszcze z nami na przykład przyszła Zosia zagrać, prawda, z ławki obok. No i można było sobie tutaj zagrać puchar między sobą. I tak, i na przykład najpierw skakał Adam Małysz, którym powiedzmy ja byłem. 3, 2, 1, cyk. I leci sobie Adam Małysz, wszyscy patrzą, o, żeby ci najgorzej poszło, bo oni tak życzyli oczywiście, nie mówili tego, ale każdy sobie myślał, żeby skoczył źle, żebym ja wygrał. No. I zaczynamy Puchar Świata, skoki, tu jakieś wybicie idealne, o, proszę bardzo, 94 metry i tak dalej, pod koniec była klasyfikacja, kto jak skakał. Piękna sprawa, ogółem mnóstwo wspomnień. Ja kiedyś nagrałem taki odcinek Gry z informatyki i wtedy mówiłem o tej, bo to miała być taka seria, w której będę przedstawiał gry, w które grałem na informatyce i mówiłem wtedy o tej grze. Bardzo dużo fajnych wspomnień i jest to gra, która w jakiś sposób ustawiła próg, którego naprawdę przez wiele lat nie dało się i chyba nie da się nadal przeskoczyć. To znaczy ta jakość, mimo że tutaj mamy taką grafikę, a nie inną, pomimo tylu lat, naprawdę jest ciężka do pobicia, ponieważ tutaj mamy grywalność, coś, czego w kolejnych grach nie było. Na przykład trzymam tutaj w rękach grę, którą znalazłem podczas świąt w moim rodzinnym domu. Gra Skoki Narciarskie 2004. Jest to gra, którą gdzieś chyba na poczcie albo w gazecie wtedy się kupowało jakieś. 2004, czyli 15-letnia gra. Tutaj mamy Adam Małysz, komentują Maciej Kurzejowski i Marek Rudziński. Patronat RMF, lepiej wyżej dalej. Jest to gra, która miała zrobić furorę, ale słuchajcie, no polska gra, no niezbyt dobrze dopracowana, ale jakbyście chcieli, to możecie napisać w komentarzu, zrobimy odcinek z tej gry, zobaczymy. Jest tutaj płyta, proszę bardzo, jak nie wierzycie. Także jest tutaj płyta, jest nawet napisane, polska gra, lepiej wyżej dalej, Adam Małysz, podpisana nawet, jakiś wirtualny podpis. Także nawet takie gry trójwymiarowe, bo to już były potem trójwymiarowe gry, nie przeskoczyły fenomenu właśnie tej gry. Życzę wam wszystkiego dobrego, wspaniałych, radosnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Jeżeli macie jakieś wspomnienia odnośnie tej gry Deluxe Sky Jumping, to możecie napisać w komentarzu, bardzo chętnie w okresie świątecznym przeczytam sobie te wasze komentarze. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli ktoś by szukał, ja nie będę udostępniał tutaj linku, ale jeżeli ktoś by szukał tej gry po wpisaniu Deluxe Sky Jumping 2.1, wyskoczą wam w Google pierwsze dwa linki i tam macie za darmo, legalnie do pobrania grę. I to jest wersja taka powiedzmy niepełna. Natomiast jest legalnie udostępniony taki z okazji chyba 10-lecia później tej gry pełny klucz, który się wpisuje właśnie przy odblokowaniu tej gry. Bo kiedyś się płaciło jakieś tam donaty do twórców gry i oni przysyłali na maila klucz, a to już później wiadomo, to jest stara gra, więc trochę zmieniły się czasy. Także poszperajcie trochę i na pewno będziecie mogli sobie pograć, przypomnieć jak się to fajnie grało. Do zobaczenia, trzymajcie się, w opisie macie linki do mojego Facebooka, gdzie robię streamy, grupy facebookowej, Instagrama, gdzie są zdjęcia fajne w okresie świątecznym oraz do G2, gdzie znajdziecie fajne gry w dobrych cenach. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć. Dużo zdrowia.